jak się robi przyprawę do piernika. Co ty tam do środka dajesz? Słuchajcie, bo ja wam w ogóle chciałam tylko powiedzieć, że wszystkie te przyprawy, które używamy do pieczenia pierniczku, które nadają im ten obłędny zapach i taki pyszny, pikantny, lekko smak, są bardzo zdrowe. Tylko pamiętajcie, jakie przyprawy też wybieracie. Kupujcie, ja wiem, że są może droższe, ale naprawdę warto kupić przyprawy dobrej jakości. Jeżeli kupujecie mieszanki, tak jak Edyta mówiła, sprawdźcie skład tych mieszanek. Natomiast wszystkie te przyprawy, które tutaj Edyta nam pokaże, jak mieli, gałka muszkatołowa, kora cynamonu, goździki, pieprz, anysz królewski, ziele angielskie. Wszystkie te przyprawy mają działanie antyseptyczne, rozgrzewające, przeciwzapalne i przyspieszające metabolizm, tak, co jest bardzo ważne. Pamiętajcie też, że takim lepszym cynamonem jest nie ten chiński, natomiast cejloński. On ma mniej takich drażniących żołądek składników i też taki bardziej... mniej taki cierpki zapach, ale to możemy sprawdzić tylko, jeżeli kupujemy właśnie w takiej postaci. Natomiast jeżeli kupujemy cynamon mielony, to raczej nie będziemy mieli pojęcia, jaki tam jest w środku ten cynamon, bo producenci tego nie piszą. I tak samo jeśli chodzi o goździki. A goździki z kolei zawierają eugenol, to jest taki super składnik, znamy go na pewno od dentysty, taki ma specyficzny smak, on tak troszeczkę mrowi w ustach i on ma właśnie działanie dezynfekujące, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, więc słuchajcie, to jest po prostu bomba wszystkich możliwych składników, które powinniśmy właśnie jeść zimą i jesienią, które nas rozgrzewają, które działają przeciwwirusowo. Więc takie pierniczki, jeżeli dodacie zdrową mąkę pełnoziarnistą, jeżeli dodacie melasę zamiast białego cukru lub cukier brązowy lub dodacie go po prostu mniej, są po prostu mega zdrowe i możemy sobie codziennie na takiego pierniczka pozwolić do kawy o poranku, bo nie dość, że nam fajnie przyspieszy przemianę materii, to jeszcze zadziała prozdrowotnie. Oddaję Ci głos, moja droga, jak robisz tą przyprawę? Bierzesz to wszystko i co, miksujesz? Gdzieś tam to wymierzam, wyważam, ale tak naprawdę jeżeli kupicie dobre przyprawy po jednym opakowaniu, tam zazwyczaj jest taka kubatura 20 gram, 10 gram, to wszystko jest fajnie wymierzone. To bardzo ważny pieprz, o którym powiem, no bo sama nazwa pierniki, tak? Te pierniki muszą być pieprzne. To dziewczyna, ty już próbowałaś te moje pierniki i byłaś zaskoczona. Tak. I one naprawdę pieką. Mój syn właśnie wczoraj przy kawce, wieczorem siedzieliśmy sobie, bo my kawkę nawet wieczorem pijemy, i mówi, matko, jakie to jest ostre. No i właśnie to nam pozwala strawić tę strawę świątecznego stołu, więc takie na zakończenie właśnie zjedzenie takiego piernika, tym bardziej z własnoręcznie zrobioną przyprawą. Wiesz co, ja mogę podać oczywiście dokładną kubaturę, ja w tej chwili nie pamiętam, ale jak ja to robię? Jeżeli macie jakąś taką maszynę, wiecie o jakiej maszynie mówię, miksującą. o termomiksie, tak, no to wszystko wrzucamy do tej maszyny, blendujemy i za chwilę mamy przyprawę gotową. Jeżeli robimy to w młynku, takim mamy taki młynek do kawy, to wtedy pojedynczo, tak? Jeżeli o gałka muszkatołowa, to mój piekarnik właśnie się upiekło, więc za chwilę Melusia, to poproszę Cię, Dorotko. Dobrze, to Ty dalej opowiadaj. Więc jeżeli mamy właśnie jakąś taką maszynę mocną, no to da sobie radę ze wszystkimi tymi przyprawami. Natomiast jeżeli robimy to oddzielnie, to radzę każdą przyprawę oddzielnie Zobaczcie, to jest ta gwiazdka obłędna, tutaj się upiekła. Ja ją tu postawię i co, wrzucam te z glazurą? Wiesz co, nie, bo zmniejszymy teraz na moc piekarnika. 100 stopni. Tak, poproszę Cię na 100 stopni. I czekamy. I niech on się troszeczkę ostudzi. To zostawić otwarty? Tak, bo się szybciej wystudzi. Okay. A my w tym czasie tylko musimy poczekać, aż ona wystygną, żeby nam się znowu jajecznica na tym nie zrobiła. Więc wracając do tych przypraw, słuchajcie, jeżeli nie mamy jakiejś takiej mocnej, ambitnej maszyny, to wtedy w młynku od kawy tylko pojedynczo. Oddzielnie goździki sypujemy do słoiczka, oddzielnie pieprz sypujemy do tego słoiczka właśnie na przyprawę. Na
koniec mieszamy wszystko razem, trzymamy w szczelnie zamkniętym pojemniczku. O, ja akurat mam... Bo ty jeszcze kurkumę dodajesz, mówiłaś, tak? Tak, kardamon. 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 Kurkumę też dodajesz? Wiecie co, kurkumy nie, no bo kurkuma nam daje taki żółtawy kolor. Można by spróbować. Można by... spróbujcie. Słuchajcie, bo kurkuma, bo jak usłyszałam o pieprzu, a ty wcześniej mówiłaś, że kurkumę dodajesz, no to pamiętajcie też, że właśnie pieprz zawiera piperynę, która wzmacnia działanie kurkuminy zawartej w kurkumie. Więc zapraszam na portal Naturalnie o Zdrowiu. Wszystko macie bardzo pięknie rozpisane. Więc idealnie te przyprawy i też ta mieszanka, dzięki temu, że one są wszystkie razem, znakomicie wzmacniają swoje działanie, więc jedno z drugim się łączy i ma takie wspólne działanie prozdrowotne. Tak, ja jestem tak zachwycona tym smakiem, że jak robię tę miksturę, tę początkową, to masełko, to kakao, ta przyprawa, ten miód, słuchajcie, to na bazie tej polewy wymyślam niestworzone przepisy i właśnie dlatego wymyśliłam na potrzeby tego wspaniałego smaku. Zobaczcie, to jest właśnie ta polewa, tylko zrobiłam kruche ciasto, położyłam tam różane powidła. Konfitury? Tak, dlatego że możecie dać śliwkowo oczywiście, ale tak dużo w tych piernikach zawsze jest tej śliwki, że tak postanowiłam troszeczkę odmienić. Więc tam jest cieniutka warstwa tej różanej konfitury i na to wylana właśnie ta glazura, którą tutaj robiliśmy, czekoladowa. Zobaczcie, tu są takie małe, malusieńkie ludziki, tak, mam taką pierniczkowe, foremkę. Takie maciupeńkie i właśnie tutaj wymyślamy też nową zadanie dla Edyty, może pracować jako pani przedszkolanka. Dzieci byłyby po prostu, oszalałyby ze szczęścia, jakby te ludziki tutaj tak, dostały. Tak, ja z tymi ludzikami zrobiłam granulę świąteczną, o czym będę pisała oczywiście w tym e-booku. Śledźcie mój profil z kolei, to tam będą na pewno informacje, czy jak można kupić ten e-book. No i cóż, jest wystudzone. Ja to już wsadzę do piekarnika, a Dorotko, poproszę cię, żebyś tutaj jeszcze wymiziała. Tak, wymiziała. Okay. O, i to sobie, słuchajcie, może schnąć nawet przy otwartym piekarniku. Nic się temu nie stanie, można zamknąć, można otworzyć. Tak powinno być tego tak więcej, czy tak mniej? No, wiesz co... Jak się tam... Nie ma to znaczenia, żeby było, wiesz, żeby nie było takich miejsc, gdzie nie domalowałaś, bo na pewno wtedy będzie widać. To tak pod światło widać. Mhm. Bardzo ładnie to będzie wyglądało. No i cóż, słuchajcie, jak mamy te... Ja etap pieczenia pierników rozkładam sobie na 3 dni i wtedy nie jestem, jak to się mówi, umęczona, upodlona. Czyli jednego dnia wieczorem, kiedy cały dom śpi, słucham sobie jakichś webinarów, czy podcastów, czy świątecznej muzyki, zagniatam ciasto, to nie trwa długo. Następnego dnia z dzieciakami pieczemy pierniki i właśnie glazurujemy, żeby były ładne, a dopiero trzeciego dnia przygotowuję lukier królewski, siadamy sobie wieczorem, tym bardziej, że u Państwa Poncyliusz nie ma telewizora, więc siadamy sobie wieczorem i zdobimy i te pierniki. Dalej. Co wam domówiła, no te moje dzieciaki, często już jest tak, że ja sama sobie siedzę i tam dekoruję, bo mam nastolatki, wybierają spacer po Warszawie z ukochaną osobą niż pierniczenie z mamą, umówmy się. Oj tam, oj tam. Czekam na wnuki. W tym roku Medycie przyjdziemy tutaj wszyscy. Dlatego robię imprezki dla koleżanek. No dobra, słuchajcie, teraz myślę, do piekarnika. Że... Do piekarnika. Mhm. Słuchajcie, zbliżamy się powolutku do końca naszego pierniczenia u Edzi. Pierniczki upieczone, pięknie pokryte glazurą i jeszcze teraz na sam koniec dekorujemy je ślicznym, białym, lśniącym takim... Lukrem. Lukrem królewskim. Tak, ten... I teraz... Edytko, powiedz, jak się robi taki lukier i jak to zrobić, żeby to tak bajecznie wyglądało? Słuchajcie, no więc przepis, trzeba się naprawdę trzymać dokładnego przepisu. 25 ml białka kurzego. Najlepiej kupić sobie w aptece taką dużą strzykawkę i naprawdę odmierzyć 25 ml białka kurzego. Dodajemy do kubeczka 100 g cukru pudru, który wcześniej tutaj przesiałam. I teraz tak, ponieważ ja znam kubaturę tych jajek, wiem, że tutaj jest akurat w tej kubaturze będzie 25 ml. Oddzielę żółtko od białka, ale nie do końca, bo mnie nie interesują te glutki białe. Wiecie, o co chodzi? O, tak. Specjalnie wam to tak pokazuję. Czyli o, to co zostało idealne. Jest idealnie pasuje, ja sobie to odłożę. Przesypujemy do kubeczka. Pomóc ci? Mhm. No
Na pewno coś tam zostanie, ale no i słuchajcie, ja już wiecie, za co zapłaciłam. Za to, że pani nam sprzedała patent, że trzeba teraz puścić jakąś telenowelę i naprawdę 20 minut tak robić. Zobaczcie, jak to zmieni konsystencję za chwilę. Ręcznie? Nie można tym. Można. Już sprawdziłam przez tyle lat, jak zrobić to w maszynie, a tak naprawdę uświadomiły mnie o tym moje koleżanki. Jak robiły jakieś takie warsztaty dla swoich dzieci, mówią: Edzia, no czyś to szalała, kto ma te... Słuchajcie, ale generalnie, gdybyście chcieli, to co robimy? Chodzi o to, żeby rozmieszać cukier w białku, ale nie zostawić go w takiej postaci, bo to już jest niefajne. Tylko naprawdę 20 minut z ręką, z zegarkiem na ręku. I tak mieszamy, słuchajcie, wcierając tak jakby delikatnie przy każdym tym obrocie ten cukier w kubeczek. My musimy tak jakby delikatnie, widzicie, rozcierać jakby ten cukier. Więc też trzeba kubek odpowiedni wybrać, bo na pewno się trochę porysuje. 20 minut mieszamy i gwarantuję Wam, że lukier królewski będzie gotowy. Jeśli wyjdzie nam troszeczkę za gęsty, możemy dodać kropelkę cytryny. Wtedy też taki ma przyjemny smak. A jeśli jest za rzadki, no to troszeczkę cukru pudru, ale tak zacząć od 1/4 łyżeczki, tak? I mieszać dalej. Ale to są już takie niuanse. Gwarantuję, że jeśli będziecie trzymali się tej kubatury, którą podałam, i tych 20 minut z kubkiem w ręku, to na pewno Wam wyjdzie lukier. Ja oczywiście nie byłabym sobą, jak robię na większą skalę ten lukier królewski, to korzystam z mojego sprzętu, który dostałam w prezencie od Mikołaja. Wtedy robię tylko podwójną porcję, czyli 50 ml białka, 200 g cukru i sprawdziłam już od 12 maksymalnie do 15 minut i lukier jest gotowy. Kiedy lukier jest gotowy, to nakładamy go do takich rękawów cukierniczych. Ja Wam też pokażę, jak to zrobić. Nie naleję, bo nie mamy gotowego, czyli kupujemy takie rękawy cukiernicze, zobaczcie, można przez internet kupić, ale są też takie specjalne sklepy, które sprzedają różne rzeczy do tortów i do właśnie pierniczków. I teraz tylko sięgnę po kubeczek, tu mam taki idealny świąteczny, słuchajcie. On ma wysokość odpowiednią. Zobaczcie, te rękawy cukiernicze, one są tutaj zablokowane, będziemy je przecinać w odpowiednim momencie i wykręcamy na kubeczku, robiąc tutaj taką dziureczkę. O. I teraz, jak będziemy mieli gotowy lukier, on jest niegotowy, więc nie będę go wlewała, to wlewamy go do takiego rękawa, wyjmujemy, delikatnie wywijamy, wyobraźcie sobie, że mamy tutaj ten lukier, i zawiązujemy albo supełek, albo spinamy taką klamrą spożywczą. Najlepszy lukier jest na drugi dzień, ale to nie jest konieczne. Ja po prostu już takie techniczne, wchodzę w takie bardzo techniczne szczegóły. Najlepiej wsadzić taki lukier do właśnie takiego rękawa cukierniczego, nie ucinać jeszcze tej końcówki, wsadzić do lodówki. I na drugi dzień on jest najlepszy, bo jeszcze ten cukier się rozpuści. Ale oczywiście, jeżeli to zrobicie danego dnia, też można z niego korzystać bez przesady. No i wtedy, kiedy już mamy to wszystko gotowe, to dopiero bierzemy nożyczki i delikatnie, zaczynamy od delikatnej dziurki. Jeżeli zobaczymy, że nam nie leci tak, jakbyśmy chcieli, no to troszeczkę więcej. Wyciskamy kropeczkę i nie ciągniemy, tylko podnosimy do góry i opuszczamy. I dzięki temu mamy prostą linię, bo jeżeli zrobimy coś takiego, to zawsze nam tutaj ręka się zatrzęsie, coś się stanie, o. Mi się tak zawsze trzęsie. Więc robimy jeszcze raz, na razie na palcu. I w górę. I w górę i kładziemy. I jest szansa, że wtedy jest prosta kreseczka. To, co jest ważne, żebyście przechowywali, jeżeli nie pracujecie w danej chwili na danej tubce, warto, żeby zwilżyć taką ściereczkę i tą końcówkę, ta końcóweczka, żeby była przykryta, bo tutaj się krystalizuje cukier, a nie o to nam chodzi, tak? I trzeba po prostu potem, o, troszeczkę tutaj udrożnić to. Lukier możemy farbować, do tego służą specjalne farbki żelowe, ale jeżeli... One są naturalne? Wiesz co, powiem Ci tak, nigdy tego nie sprawdzałam, ponieważ ja pracuję na białym lukrze,
W zeszłym roku, bo nie wiem, to zaraz powiem, że w pierniczkach też jest moda. Przez lata widzę, jak to zmienia się z roku na rok. Ja pracuję nadal na białym luksrze, ale przepiękne są już pierniczki. Na przykład moim zdaniem w przyszłym roku będzie ogromny boom na takie typowo amerykańskie czerwone kolory. Ciekawa jestem, bo kiedy ja uczyłam się zdobienia pierniczków, to niestety nie mam tych pierniczków, ale mam tutaj taką swoją kartkę, którą tak zawsze ją pieczołowicie, już teraz już ją kseruję, żeby nie zginęła. Jest pokazane takie koroneczki, no niestety nie przetrwały te pierniki tyle lat, chociaż bardzo długo je miałam. Jeżeli chcemy kolorować, to kupujemy farbkę, one zazwyczaj są żelowe i zaczynamy od bardzo małych ilości. Jeśli ona jest w tubce, to dosłownie dodajemy kropelkę do lukru w tym kubeczku i mieszamy. Sprawdzamy, czy ten kolor nam pasuje. Mieszamy dosyć długo, żeby nie było tam żadnych takich smug. To ma być jednolity kolor. Jeżeli kupimy w słoiczku, to wtedy warto jest zanurzyć wykałaczkę i tą wykałaczką jakby oddać ten kolor do białka. Czy są naturalne, Dorotko? Niestety nie wiem. Nie mam doświadczenia, ponieważ nigdy jeszcze do tej pory nie eksperymentowałam. Nie mam dzieci alergicznych, więc też nie musiałam tego robić. Rozumiem. Ważne chyba, żeby, to chyba Ty pewno powiesz, co zrobić, jak przygotować jajko, zanim będziemy na nim pracować, bo to jest świeże białko, więc na pewno trzeba je sparzyć w gorącej wodzie. Przede wszystkim kupić jajko zero, czyli tak, ekologiczne, tak, absolutnie. Lub ewentualnie jedynkę. To są jajka z chowu ściółkowego, tak. I te kury są z wolnego wybiegu wtedy, te kury, tak? Natomiast ekologiczne mają napisane zero. Lub jeśli mamy dojście do jakiegoś gospodarstwa ekologicznego lub jakiegoś gospodarstwa po prostu na wsi, które ludzie, którzy mają kury i wiemy, że są tam hodowane te kury w sposób taki zrównoważony, że one mogą sobie biegać, grzebać, tak, jeść, no po prostu są traktowane normalnie te kury. To wtedy to jajko będzie po prostu najzdrowsze. Jeśli więc obawiamy się salmonelli, to raczej z jajek wiejskich, kupowanych gdzieś na targach, więc takie jajka warto umyć ciepłą wodą, wyszorować właśnie lub tak jak powiedziałaś, w tym zamierz. Roztworze sody. Natomiast te jajka, które kupujemy w sklepie, to rzadko kiedy mają salmonelle, ale na wszelki wypadek zawsze lepiej po prostu umyć takie jajko w ciepłej wodzie. Dlatego ja jeśli pracuję na takim świeżym białku, to zawsze kupuję w sklepach, jednak nie ryzykuję, bo tak jak na co dzień do swojej jajecznicy zawsze używam takiego, no jeśli mam takie sprawdzone źródło, to bardzo chętnie, ale jeśli tutaj robię lukier, to zawsze kupuję w sklepie, tam gdzie są pieczątki, więc one są przetestowane, te jajka, ale zawsze to jest albo zero na początku tego kodu kreskowego, albo najwyżej jedynka. I to jest koniec. Zresztą zapach, od razu czuć inny zapach tych jajek jest. I czyli mamy lukier i co teraz robimy? Dekorujemy już nasze pierniczki? Wiesz co, nasze pierniczki już prawie są gotowe. Ja już tutaj zobaczę, ładnie Ci wymieszałam. Słuchajcie, widzisz? No nie będziemy czekali tak prawie dobrze, ale tak powinno być 20 minut. Okej, to nie na moje nerwy. Słuchajcie, no i teraz dekorujemy, ja sobie tylko umyję rączkę. Takie błyszczące. Tak, i one wtedy są takie błyszczące. Pierniczki już są prawie wystudzone. Bierzemy sobie pierniczka. Ja zazwyczaj biorę do ręki wysoko. No i teraz, tak jak Wam mówiłam, robimy kropeczkę i ciągniemy. Wszyscy zamilkli. Ale super. W życiu mi tak nie wyszło. Ja najpierw robię obrzeża w każdym pierniczku, a kiedy one są zrobione, dopiero wypełniam go lukrem. Ale nie musimy, bo możemy zrobić, słuchajcie, możemy również udekorować w ten sposób. Zobaczcie, i taka najprostsza technika to jest taka,
że potem bierzemy ten lukier i doklejamy tutaj, tak jakby takie kropeczki. Zdradzę Wam taką fajną taktykę, czyli robimy takie kwiatuszki w środku. I właśnie to glazurowanie spowodowało, że te pierniczki właśnie do takich wzorków idealne są idealne, bo tak się ładnie świeci pomiędzy. Zobaczcie, i nie trzeba jakiejś mieć, no kropkę postawić na pierniku, to chyba każdy potrafi. Jak wyjdzie nieidealne. I proszę bardzo, już jest jeden pierniczek. I jak długo schnie taka glazura? Ale ja zazwyczaj zostawiam te pierniczki. Jak prowadziłam warsztaty, to po 2 godzinach dzieci zabierały już pierniczki do pudełeczek do domu. Dziękujemy bardzo, Edytko, że nam wszystko to tak cudownie pokazałaś. Mam nadzieję. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie do nas na Instagramie, albo przez Facebooka, przez różne kanały, przez media społecznościowe, albo piszcie bezpośrednio do Edytki, załączę tam pod spodem link, więc będziecie mieli dostęp do naszych kont. Dziękujemy Ci bardzo. Wszystkim Wam życzymy cudownych, pachnących pierniczkami, przyprawami, zdrowych, kolorowych i wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. No i mamy nadzieję, że dzięki tym pierniczkom będą wyjątkowe. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, że byliście gośćmi mojego domu. Dziękujemy bardzo, za zaproszenie. Do zobaczenia. Na razie.